Witam wszystkich, mam na imię Marcin, znany też jako Roadtronic i chciałem wam dzisiaj powiedzieć o hip-hopie i o całym gatunku i kierunku, w którym to idzie, chociaż w dzisiejszych czasach nie idzie w najlepszym kierunku, ale nie zapomnijmy o tym, że to wszystko miało swoją historię. A więc hip-hop jest formą artystycznej ekspresji, która zaczęła się pod koniec lat 70. w Nowym Jorku. Została stworzona przez afrykańsko-amerykańską społeczność, która zmieniając przemoc na ulicach chciała zamienić to w coś pozytywnego i pozwalającego oderwać się od szarej rzeczywistości. Hip-hop składa się z wielu elementów, takich jak MCing, DJing, breakdancing albo b-boying, to zależy kto jak na to patrzy. Graffiti oczywiście i takimi innymi mniejszymi odłamami jest oczywiście beatboxing and turntablism. Sposób, w jaki się oczywiście ubierasz, w jaki chodzisz i w jaki mówisz. Oczywiście trzeba mieć jakiś sens rytmu, narzędzia jakie są wymagane. Musisz mieć oczywiście adapter, jeżeli chcesz być DJ-em, kolekcjonować płyty winylowe, interesować się historią tej muzyki, bo nie możesz tak po prostu usiąść i zacząć robić muzykę. Musisz mieć jakiś sens tego, skąd to powstało i dlaczego to i tak się robi, więc dwa adaptery i mikser jest rzeczą niezbędną. Również powinieneś mieć sampler albo jakiś software, który możesz używać na komputerze, żeby stworzyć beat i bierzesz po prostu winyl i tniesz sample, bierzesz jakieś sample, przerabiasz je, dodajesz je do własnej perkusji, tworzysz własną perkusję. To jak umiesz grać na jakimś instrumencie, obojętnie jakim, to też dużo pomaga. Jeżeli zależy w jakim kierunku idziesz, jeżeli to jest hip-hop mainstreamowy, używasz instrumentów takich jak jakiś keyboard, workstations, który brzmi jak dźwięki, które są używane w dzisiejszym radiu, albo używasz po prostu płyt winylowych, czyli robisz płyty ze starych płyt, czyli bierzesz stopę, czy werbel, czy hi-hat i wpasowujesz to do swojego bitu, tniesz to wszystko na swoim samplerze, później składasz to w jedną całość i tworzysz to, co czujesz po prostu. Wystarczy jeden adapter, mikser trzeba mieć i trzeba mieć jakiś rodzaj samplera, żeby przełożyć sample, które wybierzesz sobie do swojej beatmaszyny i później z beatmaszyny możesz stworzyć własny rytm, własny beat i dodać sample.
żeby zrobić cały kawałek z tego. Na tym można, możesz podłączyć to oczywiście z syntezatorem, z keyboardem, z organami, ze wszystkim, co tylko chcesz. Tyle się tego nazbierało tutaj, że nie mogę znaleźć. To nie to. Więc to jest płyta Herbiego Hancocka, nazywa się Future Shock i tu jest kawałek Rocket, w którym pierwszy raz był zaprezentowany Scratch, to było w 83. Ten kawałek do dzisiaj jest tak jakby bazowym kawałkiem dla wszystkich turntablistów, którzy zaczynają, i czyli płyta się nazywa Future Shock, czyli sama nazwa mówi za siebie. I ta płyta do dzisiaj jest naprawdę bardzo ceniona przez wszystkich. I Grand Mix Master DXT po prostu pokazał światu na żywo, to były nagrody Grammy, jak to po prostu wszystko wygląda, i od tamtej pory to tak jakby zapoczątkowało nową falę, która nazywa się turntablizm, która wykorzystuje adapter jako instrument muzyczny, czyli jest określony dźwięk i ten dźwięk na płycie winylowej jest traktowany tak samo jak struny na gitarze.